mam czuć, tylko skacze mi puls. Przez ciebie powoli tracę głos. Teraz chladny rąk, żywe brak mi słów. Dla ciebie tańczy tu całą noc. I każde spojrzenie to wszystko, gdy zachodzi słońce i niebo jest czerwone. Na skórze promienie to wszystko, gdy zachodzi słońce i niebo jest czerwone. Jak kolor twoich. Jak plaster na mój ból, szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA. Ale nic nie działa jak kolor twoich ust. Daj mi znak, przywitamy świt, będzie co ma być, miniemy czas. Zabiorę ciebie na drugi brzeg, schwycimy tak, schwycimy stres. Do bagażnika wrzucimy twój uśmiech, bez ciebie nie usnę, bo działasz na mnie, jak na samolot. To był razem, w całym ciało, życzę mi mocno, nic się nie stanie. Powiedz, co czujesz, tak na mały palec. Wiekopomna chwila. Zaczynamy żniwa rzepaczane 2024. Wera, nie tak szybko. Nie widzisz, że koguta już polona? No widzę, widzę. O matko bosko. Zaczął się sezon u nas. Wprawdzie niektórzy pewnie już skończyli lub są w połowie. A u nas zobaczcie. Piękna pogoda. Tatuś chwali się rzepakiem. O kurde. Ale wali słońce. Tatuś się chwali rzepakiem, ale ileż on sypie, to się przekonamy dopiero. Ale jakoś bardzo zadowolony w tej kabinie siedzi. Lecimy w locie. O, za chwilę. O, i mamy to. Kolejny zbiornik. Piękna, słoneczna pogoda. A ty co, Wera, zadowolona? Zależy z czego. Za to, że jeżdżę fennem, to dobrze. A z rzepaku? A jeszcze nie wiem, ile sypie. I w kwestii tej działki, to jest to działka tak jakby dla nas poletkowa, ponieważ mamy tutaj dwie odmiany i dodatkowo mamy tutaj oczywiście z dawkowaniem nawozu, bez nawozu. Działki są też różne, ponieważ jedna była użytkowana inaczej, druga inaczej. Na przykład ta w prawa strona była ponad 20, no to około 20 lat ukorowana. A ta po prawej była normalnie uprawiana. Tak, Weronika już kręci jakąś relację dla was. Także coś się pewnie u niej pojawi. Także jak najbardziej zachęcamy również do obserwowania nas na Instagramach. Tutaj właśnie po lewej stronie na ekranie pojawią się nasze Instagramy. Ale ty, Wera, tu się pilnuj. Co mam pilnować? Żeby się nic nie usypało. To nie ma, bo to, jak to się mówi, to jest czarne złoto. To wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. O,
dojechaliśmy. Oczywiście. Kombaj w pełni sprawny, przygotowany do sezonu. Się ciemna zrobiłaś? Co się zrobiło się? Spóźniliśmy się. Ale już jedziemy. On jakoś szybko to kosi. Czy mi się tak wydaje? Nie. Ale nie, zresztą było mało przyjazdów. To w takim razie musi być faktycznie ładny rzepak. Dawaj tu klimatyzację. Oj. W ogóle kto nas ogląda, to mógł już zobaczyć, że u nas klimatyzacja fresh. Kierowca fresh. My fresh, no. Wszystko się zgadza. Szkoda. Szkoda, że jeszcze nie ma nocy. To byśmy wam jeszcze zaprezentowały, jak ta lampa się spisuje na tym kombajnie. O Boże. Ale gorąco. Tak mu się śpieszyło. Także na koniec skitramy trochę rzepaku, zmierzymy i jeszcze tata podgadamy, żeby nam zdradził, co on o tym rzepaku sądzi. Bo jakby nie było, to już jest nasz drugi rok z rzepakiem. Zgadza się. Cóż, ciągnik cię nie czyta, bo za chuda jesteś. Nieprawda, po prostu. To się odchudza z kości na ości. Ja się nie odchudzam. Dobra. Bardzo kładnie się sobie rzepaczek. Tak się składa, że słoneczko jest z tyłu i nic nie widać. O, coś nie tak, Vera. Co tam? A, trzeba iść wilgotne zmierzyć, to twoja robota idź. Pytałam tata, ile sypie, co nie? No. On mi powiedział, że 10 ton, on chyba oszalał. Tak naprawdę, jakby powiedział, że tona, to by też pomyślała tak samo. Co? No już! Dobrze robi. Na złość założyłam czarną koszulkę, mam już taką brudną. Nie to, no, co Weronika. Nie wspomnę o sobie. O matko. Zobaczcie, tutaj już wykoszone. W okolicy można powiedzieć, że tylko nasze stoi. Nie nasze, po prostu najlepsze. No, tak. A tak naprawdę zboże jeszcze w ogóle nie kosiliśmy. Dzisiaj rano założyliśmy przystawkę do rzepaku. Także od rana mieliśmy zamiar wjazdu w rzepak. Tatuś już dojechał. Jak widzicie, i w sumie wiem, że się powtórzę, kto nas ogląda na bieżąco, ten wie. Nasze działki są raczej zlokalizowane w bardzo bliskiej odległości. Także tutaj zobaczcie, chwilę minęło i już jesteśmy na kolejnej działce. My sobie na razie chyba poczekamy na drodze, co? Patrz, Vera. Ostatnie wakacje były w Egipcie, a teraz co? Będą na Bali. Na Bali. O, patrzcie, jakie widoki. To będą wakacje. Także idziemy na wakacje. Idziemy. Uśmiechnięcie i idziemy na zdjęcie. Patrzcie, jaki kadr. Jak pięknie, romantycznie. Weronika pomarańczowa jak mandarynka. Tatuś przy zachodzie słońca z pięknym, bujnym rzepakiem. Nie słychać! Dopasowuje się do kombajnu. Tak. Wszystko pięknie, ładnie. Sypie, wygodność dobra. Czego chcesz więcej? No ceny jeszcze wyższe. A nie właśnie tak, bo cena spadnie. Dobra, abyśmy zdążyły sprzedać. Musimy najpierw sprzedać, dopiero pieniądze. No. Ale cudnie to wygląda. Po co tu jakiegoś lepnika odpalać, jak mamy takie rzeczy na żywo? Kochoty wszędzie pościeli. Co nie? Winko, jakieś truskawki w czekoladzie. Nie no, i kasa się chowa. No jeszcze pędzia. To są żniwa. To są prawdziwe kadry. Cudownie. To są dopiero wakacje. No co? No mało. Ale to dobrze. Dlatego trzeba rozgarnąć, żeby się więcej zmieściło. Dobrze. Jakby to taka kubka pieniędzy była. No jest, przecież rozgartasz. Ale w pieniądzach. No to są pieniądze. Tylko trzeba je sprzedać. No tak. I ty właśnie chodzisz po pieniądzach, byś się wstydziło.
Widzicie, jednak wstyd i hańba. Nauczyli mnie rodzice po pieniądzach chodzić. Tak, tak. Co świnka sobie zrobiła? Co? Na polu jestem. Jak to co? Się można. Co się można? Pobrudzić. Weronika ma specjalne pachnące chusteczki w razie czego. To już wyschły, ale... No już tutaj trochę leżą. Wciąż pachną. Trzeba odkłożyć na czarną godzinę. Może jeszcze się komuś zdarzy uświnić w tym traktorze. Tylko brudnych nie wkładaj. Dobry, masz. Ale się kurzy niesamowicie. Ale się kurzy, nie. Ale się chmurzy, to tak było? W ogóle... Będzie deszcz. Co ty gadasz? Ale się chmurzy. Będzie deszcz. Nie będzie żadnego deszczu. Już wystarczająco napadało. Tak się z Weroniką teraz przyglądamy po swoich nogach, że mamy tak obdrapane. Pokaż jakby... swoje. No, też jest nieciekawe. Tak, będziemy nogi nagrywać. Nie mamy czego nagrywać. I tak naprawdę wspominając nasze dzieciństwo, to zawsze jak przychodziły żniwa, to wiadomo, trzeba było się wybiegać po ścierni. Nogi były aż do krwi, w strupach, później się goiły miesiącami, bo jakby nie było, tato kosił sobie bizonkiem. I wiecie, no jak można było usiedzieć w domu? No i się biegało za tato. Tak jak buciany teraz latają. Tak samo dzisiaj my biegałyśmy, dlatego mamy takie nogi. No, ale jakby nie było. Na ten okres w ciągu roku czeka się cały rok. I jakby nie było żniwa, to jest tak jakby ten cały trud, podsumowanie naszej pracy całorocznej. Bo tak jak ludzie, którzy pracują na etat, to mają wypłatę co miesiąc, no to my, rolnicy, czekamy na właśnie wykopki, żniwa, żeby po prostu zebrać to, co się nam urodziło w polu. Weronika? A gdzie pani tak była? Dzwoni! Gdzie? Dzwoni i zamawiaj nowego fenda. Czemu? Wiesz, bo sypie? Babo! Ile? Wszyscy narzekają, że nie sypie, a on sypie jak szalony, ja nie wiem. Zobaczymy jeszcze, co będzie w zbożu. A cena podskoczyła! Patrz to. Ile tu mamy? 6%, 26,5 stopnia. Mierzyłam też w kombajnie jeszcze raz i pokazywało mi 6,2, no to teraz drugi pomiar 6%, także trzeba podkreślić, że akurat tutaj, gdzie jesteśmy, to są w sumie jedne z działek, które są słabsze w naszym gospodarstwie. Tu jest taka trójka mieszana z czwórką i jest to przede wszystkim borowina. Tato ogólnie mlaska w kombajnie, że ładnie. Na tej działce tak samo jak na poprzedniej, może nie mamy różnic związanych właśnie z użytkowaniem ziemi, ale mamy tutaj różnicę w tym, że mamy tutaj również dwie odmiany. Po jednej jedno, po drugiej drugą. Jeszcze tak naprawdę musimy sprawdzić, bo mamy tutaj, jak się nie mylę, Expose i Afrodytę. Dokładnie nie pamiętam, z której strony była która, ale musimy sobie wrócić do tego, jak mamy to zapisane. I wtedy tak naprawdę, albo po prostu możecie sobie nawet to sami sprawdzić, ponieważ jest odcinek z siewu rzepaku, po raz pierwszy u nas bezorkowo. Także no, fajnie. Jeszcze w ogóle trzeba wyczyścić wilgotne ściągierz. O, mam w kiszonce, przemycone. Jak się idzie, to ogólnie ściernisko jest bardzo, bardzo mokre. Patrz co robisz. Oj, później się to wymiecie. Ściernisko jest bardzo mokre, także widać, że padało. I przede wszystkim, jakby nie patrząc, no to nawet widzimy to, co się dzieje w naszym rejonie lubelskiego, że o rzepaku wszyscy tak naprawdę już dawno zapomnieli. A ten rzepak, jeszcze zaraz przyjdziemy i pokażemy wam go bliżej, On dopiero teraz jest do koszenia, zdecydowanie, więc z nim nie trzeba było się śpieszyć. Nasze zboże też jeszcze poczeka, ale w sumie będziemy niedługo go kłaść tak naprawdę. Położymy rzepak i będziemy zaraz się brać również za zboże, ale rzepak naprawdę nie spodziewałam się. To jest nasz drugi rok rzepaku, jak wspominałam, i chyba się tego rzepaku uczymy, ale zdecydowanie lepiej się robi próbę pszenicy. Bo nie trzeba tyle czyścić. Nie trzeba tyle czyścić. Pokaż, jak to wygląda. Ja to też dzisiaj czyściłam.
No. Masakra. No masakra, trzeba dobrze jednak wyczyścić, żeby próbki były wiarygodne. Bo w tym przypadku, jakbyśmy tego nie wyczyściły, no to mógłby być jakieś odchyłki w próbce. A jakby nie było, jakbyśmy okłamały, to byśmy okłamały same siebie. Wilgotność tam już... Bo nas kupi i tak nikogo nie oszukamy. No oczywiście. Kurde, jestem cała już żółta. No Marlenko, co miałaś tam pokazać? Zapomniałam wam pokazać. Jesteśmy z jednej strony. Zobaczcie, posłuchajcie tego. Słyszycie to? Nic nie jest wysypane. Nic nie jest wysypane. Zobaczcie pod spód Vera. Zobaczcie. Czysto, nic się nie obsypało, wszystko jest tutaj. Boże, jaki to jest piękny. To są pieniążki. Dzyng, 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 złotóweczki. O, koguty? Nie, topa. Ale za chwilę. No już, idziemy, koguty są. Ale nie, o, chyba dlatego, że topa ma koguty. Nie, Marlenka, tak? No co, to dobra. Idziemy. Kurzy się, także musieliśmy się troszkę schować. Marlenka składa drona. Ptaszka naszego ładnego. I musimy powiedzieć wam bardzo złą wiadomość. Mamy mało baterii, ja mam 1%, Weronika wcale nie więcej, no może troszkę więcej. Więc no niestety nie trwamy do końca koszenia rzepaku razem z wami, ale mam nadzieję, że miło było wam oglądać nasze rozpoczęcie żniw. To jest na pewno zdecydowanie jeszcze nie koniec, także przed nami jeszcze sporo koszenia, bo dopiero dzisiaj wyruszyliśmy po raz pierwszy, także co? Czekaj, bo muszę się poprawić. Tak, tak, słucham. Także nasi kochani, powiem wam tak. Nic tylko subskrybować nasz kanał, komentować, lajkować. Klikać dzwoneczek, żeby być z nami na bieżąco. Także co? Marlenka. A myślę. Piękny. My się z wami żegnamy. My się z wami żegnamy. Weronika wszystko miała, co miała powiedzieć, to powiedziała. Oglądajcie nas, żniwa przed nami. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć!